Tak? No nie wiem, czy z tego nie wynikną jakieś poważne kłopoty. Co to za jeden? Dokładnie czy krótko? Krótko. 8 milionów. A dokładnie? Dokładnie, to niedawno umarła mu matka i zostawiła spadek. Właśnie 8 milionów. Ale pod warunkiem. Że? Że ożeni się jeszcze w tym roku. No jak się nie ożeni, to co? To cały spadek przychodzi na ojca. Ile jest do końca roku? Miesiąc. On ci się już oświadczył? Jeszcze nie. To na co czekasz? Halo? Tak. Czy zastałem pana Bajona? Kto mówi? Arbogast, prywatny detektyw pana Bajona. To Bajon, słucham. Mówi Arbogast. Wiem. Pana syn jest teraz w kasynie z Dorotą Hunt. Aha. Ona pracuje dla właściciela tego kasyna, niejakiego Estera. Mam sposób, żeby ją odstawić od pańskiego syna. W jaki sposób? Zdobyłem materiały przeciwko niej i temu Esterowi, temu właścicielowi kasyna. Jakie to materiały? No, wystarczy na parę lat więzienia. Niech pan posłucha. Sprawa zaczyna być poważna. Potrzebny mi jest do pomocy drugi człowiek. Dobry fachowiec. Jest taki u nas w agencji, nazywa się Philip Marlowe. Niech go pana zaangażuje, niech go zaraz do mnie przyślą. Jak on się nazywa? Philip Marlowe. Dzień dobry. Nie obudziłem? Dzień dobry. Jest szef? Zobaczymy. Philip Marlowe przyszedł puścić? Nie trzeba, on sam wejdzie. O co chodzi? Dzień dobry. Nie zanosi się na dobry, jeżeli wzywasz mnie tak znienacka. Czego potrzebujesz? Potrzebuję człowieka typu traktor, żeby dał sobie radę z obstawą pewnego gangstera, który prowadzi kasyno gry. A, to ja mam dla ciebie pomysł. Jaki? Weź sobie jakiś dobrze uzbrojony pluton wojska. Może wystarczysz sam, jeśli przerwiesz picie chociaż na 2 dni. Przerwać picie na 2 dni? To bardzo dobry pomysł, trzeba to obrać. Płacę $100 dziennie plus wydatki ekstra. Za co płacisz? Masz wymanewrować jedną panienkę, która pracuje w kasynie gry jako przynęta. Zaczyna się przyjemnie. I do tego potrzebny ci traktor? Ta panienka razem z właścicielem kasyna omotali frajera, który ma odziedziczyć spadek po matce. Duży? 8 milionów. Ta panienka musiała się mocno zakochać. Ale tatuś tego frajera nie chce dopuścić do ślubu. Ja mam zabić tę miłość. Z premedytacją. Tylko jak? Mam się ożenić z panienką, czy wyjść za mąż za frajera? Masz zrobić tylko jedno, wykorzystać materiały kompromitujące faceta i panienkę. Mhm.
A możesz mi powiedzieć, jak je zdobyć? Nie potrzebujesz nic zdobywać. Twój przyjaciel Arbogast już je ma. No to dlaczego ich sam nie wykorzysta? Właśnie. No, jeżeli Arbogast nie może tego zrobić sam, to sprawa jest poważna. I dlatego tutaj jesteś. Dziękuję. Kto jest właścicielem tego kasyna? Ester. Człowieku, to trzeba było od razu tak powiedzieć. Ja chcę jeszcze pożyć parę lat. Co to za życie? Ile ty masz pieniędzy w banku? W porządku. Płacisz mi 150 dziennie plus ekstra. Nie, ja też muszę coś z tego mieć. No to poszukaj kogoś innego. Miasto jest pełne frajerów. Poczekaj. Rozumiem, że narażasz się na poważne kłopoty. Kłopoty to moja specjalność. Inaczej. Dajesz mi 2000, jeżeli załatwię całą sprawę. Zgoda? Zgoda. No. To może ja od razu zacznę pracować. Pierwsza sprawa. Tatuś tego frajera. Można go będzie jakoś obejrzeć? Synu, czeka cię wstrząsające przeżycie. Możesz go poznać osobiście i to zaraz. Proszę. Zechce pan spocząć. Nie, dziękuję. Czekam już 18 minut, a tak się składa, że traktuję mój czas jako cenny. Dzięki temu zarobiłem dużo pieniędzy. Właśnie rozmawialiśmy o tym, jakby panu zaoszczędzić chociaż trochę tych pieniędzy. Przepraszam, że pan czekał, ale chciał pan zobaczyć tego detektywa, więc musiałem go sprowadzić. To właśnie on. Philip Marlowe. Nie wydaje mi się odpowiedni. Uważam, że powinien bardziej przypominać dżentelmena. To jest właśnie pan Tom Bayon. Przepraszam. Czy pan jest ten Tom z chaty wuja Toma? A więc pan mnie obraża. Dlaczego? To bardzo dobra książka. Panowie. Ten człowiek powiedział, że nie przypominam mu dżentelmena. Nie mogę się z tym zgodzić, nawet jeżeli jest bardzo bogaty. Chyba, że to nie było zamierzone. Już 20 minut. Przepraszam, młody człowieku, nie chciałem pana obrazić. W porządku, ja od razu wiedziałem, że pan nie jest z chaty wuja Toma. Panowie, do rzeczy. Jeżeli już mamy rozmawiać, zadam panu dwa pytania. Czy jest pan skłonny wypłacić pewną sumę tej panience? Dorocie Hunt. Dorocie Hunt. Tytułem, powiedzmy, odszkodowania za straty moralne? Niby z jakiego powodu? No jest to system przyjęty dość powszechnie. Ani centa. A jeżeli weźmie ślub z pana synem, ile wtedy będzie miała? Płacę panu za to, żeby do tego nie doszło. To trzecie pytanie. Czy nosi pan przy sobie broń? To dlaczego pan pyta? Bo jest paru takich, którzy chcą, żeby do tego ślubu jednak doszło. A oni noszą. Thank you.
Halo. Pan Arbogast? To mówi. Postawił pan wóz przed bramą. Nie mogę wyjechać ciężarówką. Pan zejdzie na dół. Zaraz, moment. Niech pan nie odkłada słuchawki. Dobrze. Halo? Halo? Z inspektorem dyżurnym. Kto mówi?
Dzień dobry. Bardzo pana przepraszam. To jest niemowa. O co panu chodzi? Ma pan chwilkę czasu? To zależy. Tam stoi mój samochód. Trzeba go trochę dopompować. Mam wolne 20 dolarów. Za 20 dolarów? Jak ja znam życie, to panu chodzi o coś więcej. Zna pan życie. Czy to jest samochód Doroty Hunt? Samochód. Chciałem się dowiedzieć, w którym pokoju mieszka Dorota Hunt. I jak nam się dostać, żeby nie przechodzić przez recepcję? Jestem prywatny detektyw. 20 dolarów to sporo, ale to za mało, żebym ja ryzykował pracę. To jest taka różnica, jak stąd do tego wyjścia. Jak pan woli. Przepraszam, jeżeli pan poczuł ode mnie alkohol. Proszę bardzo, nie ma za co. Recepcja, słucham. Mówię z garażu. Jakiś tajnik wypytuje się o panią Hunt. Dawał 20 dolarów, żeby opuścić dołem. To wszystko? Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę panu służyć? I czy pani Dorota Hunt jest w pokoju? Jakie nazwisko mam jej podać? Ester. Pan się nazywa Ester? Nie, on mnie tylko tu przysłał. A to jest pewna różnica, prawda? A czy można zapytać, jak pan się nazywa? Można. To ja nie wiem, czy będę mógł pana zaanonsować. A jak ty myślisz? A o co chodzi? Pan się nie może zdecydować, jak się nazywa. To ja pomogę. Proszę, tędy. Głupio pan to rozegrał. Nic lepszego nie przychodzi panu do głowy? Ostatnio jakoś nie. To trzeba było od razu do mnie. Jasne. Ale skąd mogłem wiedzieć, że pan w ogóle istnieje? Coś się chwieje, to pańskie biureczko. Co jest grane? Muszę się dostać do pokoju pani Hunt. Nie. Dlaczego? Bo ja muszę chronić interesy gości. Właśnie, niech pan zadzwoni i powie, że przyszedł ktoś od pana Ester. A jak wyjdzie z tego afera, to mnie zwolnią z roboty. Trudno, jak pan woli. Chwileczkę, spokojnie. Nie o to chodzi. Teraz się kiwa w drugą stronę. W porządku. Ale już koniec z tym kiwaniem. La 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 la. Halo? Halo? Pani Dorota Hunt? Tak. Dzwonię z recepcji. Jest tu do pani jakiś pan, z wiadomością od pana Estera. Proszę wpuścić. Tak jest. No i jak wyszło? Fantastycznie, brakowało tylko muzyki w tle. No to chodźmy. Pokój 214. A ta Dorota Hunt, ile razy o niej pomyślę, to muszę ten hotel dwa razy dookoła oblecieć. Jaką pana wiadomość od Estera? Nie umiem rozmawiać na stojąco.
Proszę. Dziękuję. O, to widzę, że jest od razu wszystko, czego potrzebuje mężczyzna, żeby się poczuć jak u siebie w domu. Proszę, niech pan sobie naleje. Dziękuję. W drzwiach zadałam panu pytanie. Przepraszam, ale robi pani wrażenie osoby, która słyszała już wszystkie odpowiedzi. Tak, ale interesują mnie tylko te, które mogą mi się przydać. Rozumiem. Mówi pan, że przysłał pana Ester, tak? Nie. Ja go w ogóle nie znam. To Ester się ucieszy, jak się o tym dowie. Właśnie, cały się trzęsę. Spodziewałam się wizyty kogoś w tym rodzaju. To znaczy kogo? Jakiegoś tajniaka. Chce pani zaproponować interes. Słucham. Ile pani żąda za zostawienie w spokoju młodego Bayona? Może moja propozycja panią obraża? Zależy od sumy. Na pewno istnieje jakieś rozsądne wyjście z tej sytuacji. A ile proponuje stary Bayon? Dla pani czy dla Estera i pani do spółki? Pan Ester nie życzy sobie, żeby ktokolwiek wtrącał się do jego spraw. Wiem, bo sprawą Estera zajmował się mój przyjaciel. I dzisiaj rano znalazłem go zabitego. Oczywiście zawiadomił pan policję. Oczywiście nie. Błąd. To może porozmawiamy o cenie, zanim naprawię błąd i zadzwonię na policję. A to już jest szantaż. Posłuchaj, tajniaku. Stary Ben doprowadził kiedyś mojego ojca do bankructwa. Ojciec popełnił samobójstwo, a moja młodsza siostra jest w internacie. I mało mnie obchodzi sposób, w jaki zarabiam na jej utrzymanie. I Bayonem zajęłam się tylko dlatego, żeby zgarnąć spadek. Ale nie powiem pani tego w oczy. Nie? Nie. To obejrzyj się. Spadaj stąd. Dlaczego? Ręce do góry. I tak dalej. Co to znaczy i tak dalej? On lubi dużo gadać. Co teraz może jeszcze powie, że będziemy za to odpowiadać? Będziecie za to odpowiadać. Spokój. Ach, umiesz machać rękami. Twarzą do ściany. Mam kilka spraw na mieście, więc się spieszę.
O co wam chodzi? Nie mamy ci zrobić nic złego. To znaczy, tym razem nic. Ale następny. Rozumiesz, aluzję. Masz się przestać zajmować młodym Bajonem. Rozumiesz? Nie. Nie chcesz posłuchać? Nie, tylko nie rozumiem. Kto to jest młody Bajon? Popracuj nad swoją pamięcią. To raz, a dwa zrób coś z tymi drzwiami. Same się otwierają. Wystarczy, żeby... Uspokój się, mały. Mamy z nim tylko pogadać, a nie strzelać. W każdym razie nie dzisiaj. Mów za siebie. On nie ma rodziców, więc włóczy się ze mną. Nie zwracę na niego uwagi. Chodź, mały, będziemy już szli. A ty wiesz, o co chodzi. Odczep się od młodego Bajona. Mam pytanie. Znasz człowieka, co się nazywa Arbogast? Człowieku... Znam tylu ludzi. Może tak, może nie. Uważaj na siebie. Halo. Halo? Filip Marlowe? Kto mówi? Kierowca pana Bajona. Pan Bajon chce z panem rozmawiać. Czekam na dole. Niech pan czeka, muszę skończyć obiad. Mam przyjemność z samochodem pana Bajona? No, z jednym z jego samochodów. Dopowiadasz, że mam przyjemność z jednym z jego samochodów. To ile on ma tych samochodów? Bo? Czuję, że studiowałeś w Oxford. W Cambridge. I że cię to obchodzi. Wszystko mnie obchodzi. No to ile jest wart dzisiaj dyplom wyższej uczelni? Jest 1500. No i uniform, taki jak ten. Sporo. Co to za facet, ten młody Bajon? 25 lat, przystojny, pije. A stary Bajon? O, to jest taki facet, który dałby ci nawet dolara, jakby akurat przy sobie nie miał połówki. Uważaj, bo mówisz o swoim szefie. Zawsze mówię to, co myślę. I pewnie dlatego jesteś tylko szoferem. Martw się o siebie, tajniaczku. Dlaczego, tajniaczku? Kto zadaje tyle pytań? Na razie zadałem ci 5. To wystarczy na dzisiaj. To stary Bajon ci powiedział, że jestem tajniak? To już jest 6. pytanie. Cwany jesteś. Może się dogadamy? Nie. Bo? No siadaj. Co to było?
Chodziło o starego Bajona. Zawsze go wiozę o tej porze do domu. Czekał na pana aż pół godziny. Przepraszam, ale były pewne kłopoty po drodze. Jakie? Niech też może lepiej panu wyjaśni pański kierowca. Umawiałem się z panem, a nie z kierowcą. Proszę pana, mam już dzisiaj wystarczająco ciężki dzień. Może przynajmniej pan nie będzie na mnie krzyczał. O ile pamiętam, zawarłem z pańskim szefem umowę i otrzymuje pan wynagrodzenie, które jednak pana do czegoś zobowiązuje. Nie wziąłem jeszcze ani centa. O, młody człowiek, w odpowiednim czasie otrzyma pan swój napiwek. Proszę pana, może przyjdę innym razem, gdy pan będzie bardziej przypominał dżentelmena. Nie sądzę, żebym miał okazję widzieć pana kiedykolwiek więcej. Zwalniam pana. W porządku, ja pana też. Pan pozwoli. Słucham. Czy pan tu mieszka? Raz przeciwny. To znaczy nie mieszka. Swajaczek, co? Poruszczyk Knilajzen. To jest Zebold, mój współpracownik. Oba jesteśmy bardzo sympatyczni. Dopóki nas ktoś nie zdenerwuje. Filip Marlow. Co pan to robił? Byłem w sprawach zawodowych. A dokładniej? Każdy zawód ma swoje tajemnice. A jaki to jest zawód? Detektyw prywatny. Pokaż licencję. Detektyw. Czyli, że chętnie sięga po broń. Co to znaczy? Znaczy, zawodowo strzela do ludzi. Strzelałeś dzisiaj do kogoś? Muszę sprawdzić w notesie. No to pokaż broń. Może on chce dostać w nos. Na pewno nie używał go w ciągu ostatniej godziny. Popatrz tu. Znałeś go? Nie. Nie znałem nikogo z taką dziurą w głowie. No może od razu zabierzemy go ze sobą. Siadaj. Siadaj. To co? Teraz pewnie powiesz, że powinniśmy pokazać ci nakaz aresztowania. Czy ja muszę z nim rozmawiać? Nie. W porządku. Mogę pomagać policji, ale nie wtedy, kiedy udaję, że prawo obowiązuje tylko innych. No może ja mu jednak dam w nos, co? Spokój się. Słuchaj, może zaczęliśmy z tobą nie tak. Chcemy się czegoś dowiedzieć. W porządku, tylko zabierz ode mnie tego pogromcę gangsterów. Dostaliśmy telefon, że dzisiaj zginął niejaki Arbogast. Uważaj, mówisz o sprawach służbowych. Tylko, że o tych sprawach służbowych piszą gazety. Ten Arbogast dostał z kalibru 45. Znasz kogoś, kto ma taką broń? Na pewno on miał. Bo gdzieś wyrzucił. Jak ktoś potrzebuje takiego kalibru, to niech lepiej walczy dzido. Tego Arbogasta znałeś? Bardzo dobrze. Przychodzi ci coś do głowy? Jak patrzę na tego, same dowcipy. Wczoraj odeszła od niego żona, teraz chce się odbyć. Ja mam mu zastąpić małżonkę? Jak chcesz pogadać bez niego, to zadzwoń. W porządku. Dokąd cię podrzucić? Hotel El Milano. Podrzucić go. Dzień dobry. Czy pani Dorota Hunt jest w pokoju?
Stęskniłem się za panem. Chwieje się panu jakiś nowy mebel? Nie, nie o to chodzi. A o co? O nic. Chodźmy. Towarzystwo dla szefa. Ale z ograniczoną odpowiedzialnością. Cwaniacze. Ktoś do pana. Sprawdź go. Dzień dobry. Co to za jeden? Ten, co tu dzisiaj był i mówił, że pan go przysłał. Aha. Daj piątkę grubemu. Nie, to niekonieczne. Bierz i wychodź. Mam ci pomóc? Przecież ja i tak muszę chronić interesy gości. Jasne, jasne, spadaj. Dziękuję. Tajnie. I co z tego? Dać mu w łeb? O, to jest dobre. Zapisz to sobie i powtarzaj części. Spokój. O co wam chodzi? Po coś tu przyszedł? Ktoś zabił dzisiaj Erbogasta, prywatnego detektywa. Nie znałem go, ale jestem wstrząśnięty. Ale on pana znał, a nawet miał materiały, które pana obciążały. I panią Hunt. I te materiały zniknęły. No właśnie. Widzieliście, jak wychodziłeś z domu Arbogasta, zaraz po tym zabójstwie. No i co z tego? Nie zawiadomiłeś policji. Nie. No to jesteśmy po tej samej stronie. Tak się złożyło. Fakt. Teraz chodzi tylko o to, żebyś się od nas odczepił. Rozumiesz? Tak, dokładnie. Oddaj mu broń. Wychodzisz? Nie, poczekaj. Jesteś. Widziałem, jak tam ci wychodzili. Ciebie nie widziałem, więc przyszedłem, bo muszę chronić interesy gości. Jasne. Nikt nie ma prawa przebywać w tym pokoju. Jasne. A Estery tam ci dwaj mają. Chcesz z tego zrobić użytek? Nie. Napijesz się? Przecież to nie twoje. Wiem, wiem, ale dzwoniła przed chwilą pani Hunt. Możesz pić. Powiedziałem jej o tobie. Kto cię o to prosił? Spokojnie.
Ona ciebie od razu zauważyła. Lubi takie numery, ale nie może startować do ciebie pierwsza. Ty, nie rób mnie w konia. Możesz mi nie wierzyć. Zostań, ona tu zaraz będzie. Zawsze możesz powiedzieć, że chronisz interesy gości. I na pewno nie będziesz musiał biegać dookoła hotelu. Ręce do góry i tak dalej. Rzuć broń. Szybciej. Siadaj. Idź. Siadaj. Teraz spokój. Żadnych ruchów. Zabiłeś mi kumpla. To nie ja zabiłem. To był mój młodszy brat. No, połóż się. Twarzą do dołu. Nic nie poczujesz. Mój brat chyba też nie czuł. Ładnie go trafiłeś. To szofer go trafił, ja wtedy w ogóle nie strzelałem. Kładź się twarzą do dołu. W porządku, możesz mi nie wierzyć. Twarzą do dołu. A ty za co zabiłeś Arbogasta? A. To był mój przyjaciel, to też coś znaczy. Twarzą do dołu. Najpierw zabiłeś jego, a potem młodego Bajona. O, bo mi ktoś za to płaci. Kto? Taki jeden. On zawsze mówi, kto strzela pierwszy, ten lepszy. Kto strzela pierwszy, ten lepszy? Tak. Ja zawsze strzelam pierwszy. Ha. Widocznie wtedy, jak napadliście na nasz samochód, zaciął ci się pistolet. Nie. Nie? Nie, wtedy w ogóle nie mieliśmy strzelać. Nie mieliście do nas strzelać? Nie. Tylko was postraszyć. I wyście się dali zrobić na taki numer? Jaki numer? To ci powiem jedno. Wobec tego to był napad, w którym wy mieliście zginąć. My? No tak. Mieliście sprowokować nasze strzały i mogliśmy was zabić we własnej obronie. Dlaczego? Nie wiem. Może już wykonaliście dla tego faceta całą robotę? Chciał się pozbyć niewygodnych świadków? Ty. Masz rację. Masz rację. Kładź. Do łóżka. Druga łóżka.
Tak. Porucznik Filneisen? Tak. Mówi Filip Marlowe. Miałem do pana zadzwonić, jak będę coś miał. I co pan ma? Mam tego faceta, co zabił Arbogasta. Gdzie? Jest u mnie w domu. Stoi przy łóżku. Ma pan mój adres? Mam. To niech pan nie przyjeżdża. Wystarczy przysłać dwóch ludzi. A pan niech przyjedzie na 48 po 12. W porządku. Tak. Będę tam czekał. Będziesz miał zaraz wizytę. Dobry. Do kogo? Do pana Bajona. Powiedz mu, że jutro będzie. Słyszałeś? Nie. Pan Bajon będzie jutro. Aha, no to do jutra. Czego? Ja do pana Bajona. Zajęty. To proszę mu tylko to podać. Nie ode mnie żadnej sumy, ani centa. Czy wyrażam się jasno? Dlaczego nie dostaniemy? Dlatego, że tu są materiały, które was bardzo poważnie obciążają. Wystarczy? Nie. Dzień dobry. Co pana tu sprowadziło? Nic, przyszedłem zupełnie dobrowolnie. Ale przy okazji, jeżeli już jestem, powiem panu, kto zabił Arbogasta. Kto? Panie Ester, czy te materiały, które miał Arbogast, mogły pokrzyżować wasze plany zagarnięcia tego spadku? Nie. Dlaczego? Bo były fałszywe. Sam je podstawiłem Arbogastowi. A czy pani Hunt wiedziała o tym, że są fałszywe? Nie. Czyli w dalszym ciągu mogła obawiać się tych materiałów i mogła wynająć kogoś i opłacić, żeby zdobył je nawet za wszelką cenę. Czego miałabym się obawiać? Ten gówniarz i tak ożeniłby się ze mną. Przepraszam, dlaczego pani mówi ożeniłby się, a nie ożeni? Przepraszam, ożeni. Proszę, pani go kocha. Wprost przeciwnie. Czyli chodzi tylko o ten spadek? Nie. Chodzi o to, że pan Bajon doprowadził kiedyś mojego ojca do bankructwa i do śmierci. Rozumiem. Czyli wyłącznie motyw zemsty. Panie Bajon, czy pan wie, że znaleziono dzisiaj pańskiego syna, zabitego, właśnie w pokoju pani Hunt? A czy pan wie, że z tego wynika tylko jedno? Że teraz cały spadek zagarnie właśnie pan Bajon. A czy pani wie,
że w moim mieszkaniu leży związany pewien facet. Płatny morderca. Jego nazwisko Lawon. To strzela pierwszy, ten lepszy. On zawsze mówił. Kto strzela pierwszy, ten lepszy. Zdaje się, że uratowałeś mi życie. Dziękuję. Nie. Człowieku, zapomniałeś, że zabiłeś mi brata. A mówił, że zawsze strzela pierwszy. Co pan powiedział? Nic. Że uratowała mi pani życie. Dziękuję. Nie ma za co. Jak to? Bo teraz na ciebie kolej. Zabierz te materiały. One wcale nie są fałszywe. Wiem, że nie są fałszywe. Dlatego zginiesz. No ta. Znów pan. Znów trupy i znów kłopoty. Kłopoty to moja specjalność.